Na ulicy 27 grudnia trwa montaż nowych latarni. To nie oznacza końca prac. Obok nadal są głębokie wykopy. Do końca roku dadzą radę? Nie, no, być może, aczkolwiek raczej. Pewne terminy zostały narzucone i muszą być dotrzymane, więc jeśli chodzi o tramwaj, to się nie boję. Jeżeli znajdą taki tramwaj, który jest w stanie jeździć po błocie, to jak najbardziej. Stowarzyszenie Plac Wolności podaje, że tramwaje pojadą tutaj w połowie grudnia, choć tej daty nie potwierdzają urzędnicy. Priorytetem generalnego wykonawcy robót jest osiągnięcie do końca bieżącego roku stanu gotowości do wznowienia ruchu tramwajowego na odcinku od Alei Marcinkowskiego do ulic Gwarnej i Fredry. Bo już wiadomo, że na razie w ulicy Mierzyńskiego tramwaj nie skręci. Przedłużają się negocjacje z właścicielami Okrąglaka, który pod planowanym prawoskrętem ma piwnicę. Chcielibyśmy to zrealizować w przyszłym roku. W tej chwili trwają rozmowy z właścicielami Okrąglaka, z pełnomocnikiem Okrąglaka, by właśnie doprowadzić do porozumienia i technologicznie rozpocząć pracę, wchodząc od strony działki Okrąglaka. Obok Okrąglaka na Gwarnej też już zamontowano nowe oświetlenie, ale władze Poznania z plastykiem miejskim na poważnie chcą się zabrać za wygląd tej ulicy po remoncie. Wizerunek, jego wygląd i oszpecanie sąsiedniej zabudowy. O pomoc poproszono nadzór budowlany. Jakiś obiekt budowlany powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia, to wtedy mamy możliwość wszczęcia postępowania. Kontrole elementów, głównie elewacji kamienic przy Gwarnej, potrwają do początku grudnia. Krzysztof Czub, Puls Dnia.